Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5:2-4. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. List do Filipian 3:20. Pan Jezus przyjdzie znowu. I to dotyczy wszystkich ludzi, w zależności od tego, czy dana osoba go miłuje, czy nie, czy też nie. Jego ponowne przyjście rozpatrywane jest z dwóch różnych punktów widzenia. Dla jednych przyjdzie on jako oczekiwany Zbawiciel, dla innych jak złodziej, którego nadejścia się obawia. O pojawieniu się złodzieja można powiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, jest ono niechciane, niemile widziane. Po drugie, jest ono nagłe i nieoczekiwane. Po trzecie zaś, prowadzi do niechybnego zubożenia osoby przez niego nawiedzonej. Zupełnie innym jest przyjście Pana Jezusa dla i po swoich. Dla nich. Jego przyjście jest mile widziane, utęsknione. Apostoł Piotr mówi, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, i w wierze w Niego radujecie się radością niewysłowioną i chwalebną. Apostoł Paweł mówi o tych, którzy umiłowali przyjście Jego oraz o naszej błogosławionej nadziei, o czym czytamy w 1 Piotra 1:8, 2 Tymoteusza 4:8, Tytusa 2:13. Jego przyjście jest oczekiwane. Chrystus ukaże się ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Szydercom, którzy pytają triumfująco, i gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, wierząco odpowiadają. Pan nie zwleka z wykonaniem obietnicy. Hebrajczyków 9:28, 2 Piotra 3:4-9. Po trzecie, On ubogaci tych, którzy są Jego. W miejsce ich, teraźniejszych, ograniczonych ciał, które posiadają braki i nękane są dolegliwościami, Chrystus przyoblecze ich w nowe, podobne do Jego uwielbionego ciała i wprowadzi ich w posiadanie ich wiecznego dziedzictwa. Filipian 3:20-21 oraz Hebrajczyków 9:15.